Wschodniej Federacji Rosyjskiej, i te zapowiadane, i te niezapowiadane, prowadzone są bardzo... Niewątpliwie z punktu widzenia Polski i innych krajów Europy Środkowo-Wschodniej i tego wszystkiego, co nazywamy wschodnią flanką, to jest szczyt, którego waga może być porównywalna tylko do momentu, kiedy byliśmy do NATO przyjmowani, kiedy do NATO Polska i inne kraje tej flanki przystępowały. Zagrożenia dla stosunków związanych z bezpieczeństwem militarnym. To symboliczne spotkanie, to symboliczne wydarzenie, iż właśnie tutaj odbędzie się posiedzenie szczytu, który zmieni sytuację naszych krajów Europy Środkowo-Wschodniej, które sprawi, że one będą wreszcie miały poczucie pełnego bezpieczeństwa. Też mówił pan minister o liczbach w kontekście tego, że to jest... Rosja naprawdę się zbroi, Rosji bez przeciwstawienia siły nie można inaczej powstrzymać. Tylko demonstracja rzeczywistej gotowości obrony naszych granic może skutecznie powstrzymać agresywne zamiary rosyjskie. Rosji musi się odechcieć grozić Polsce i innym krajom europejskim oraz innym krajom świata. Mają zapewnione współdziałanie wojsk Brytanii w bezpieczeństwo flanki wschodniej, północnej części flanki wschodniej, jednostkami operacyjnymi, ciężkimi, dużymi. Agresywny charakter Federacji Rosyjskiej jest faktem, nie tylko propagandą, ale rzeczywistym faktem. Dlatego właśnie zdecydowaliśmy się jako NATO podjąć środki obronne. One są wystarczające, by bronić naszego terytorium. Więc od momentu ich realizacji strach możemy odesłać do lamusa.